cześć, znowu tu jesteście. Przy okazji możecie zobaczyć, jak zmienił się terrarium. Żarówka. Wszystko się pięknie rozrosło. Są już dżungle. Ale dzisiaj jest inny temat. Pokażę wam eksperyment, który się nazywa sztuczna krew. Stosuje się go w filmach, kiedy potrzebują zrobić krew. Na przykład jakieś bitwy średniowieczne, czy jakieś strzelaniny. Tam się stosuje ten eksperyment. Że ja używam nieostrych przedmiotów, używam nożu do masła i nie powtarzajcie tego w domu, ponieważ te odczynniki są trochę szkodliwe, jeżeli ktoś nie jest profesjonalnym chemikiem. Ja nie mówię, że jestem ekspertem, ale jeżeli ktoś się nie zna, no to może mu to zaszkodzić. Dziś robimy chemiczny eksperyment, który się nazywa sztuczna krew. Dla tego eksperymentu potrzebujemy trzy odczynniki chemiczne, które się nazywają chlorek, żelaza 3, rodanek potasu i fluorek sodu. W trzy naczynia nalewamy mniej więcej 60 ml wody i rozpuszczamy w nim odczynniki. Wmieszamy watkę w rodanku potasu. Następnie wmaczamy nóż w chlorku żelaza. Tak się robi krew w filmach. Teraz bierzemy fluorek sodu, aby reakcja się skończyła. I to wszystko wycieramy. Na dzisiaj to wszystko. Żaden chemik nie ucierpiał. Pa.